Grochowiakowo. Na podstawie spaceru po Leszni Grochowiaka Janiny Małgorzaty Halec. Występują Stanisław Grochowiak, Filip Warot, Danka, Danuta Sikorska, Tosia, Monika Chudziak, Łukasiewicz, Zbigniew Jerzyna, Jakub Mikulak, Kurzyński, Marek Prałat. Scenariusz Andrzej Kuźmiński, realizacja Andrzej Maj, Jarosław Bielicki. Współpraca Marek Prałat, Patryk Sekulski, Joanna Janowicz, Olga Purczyńska. Dziękujemy za pomoc i współpracę panu Zbigniewowi Rybce, dyrektorowi Teatru Miejskiego w Lesznie. Rynek. Rynek był oczywiście centrum miasta. Górował nad nim tak, jak dziś ratusz. Po poznańskim najwspanialszy w Wielkopolsce. W świętym kościele dzieła Pompeja białe aniołki patrzą z góry jak małe dzieci na konfitury. Taka w ich minach śmieszna nadzieja. Piękne, niezwykle drzemią Madonny na ozłoconych liściem ołtarzach. Aż grymas skąpstwa w tych pulchnych twarzach odczytać jestem figlarnie skłonny. Klucze do raju skrył Bóg do schówka. Przed schowkiem słońce na stopniach siada, a z boku milczkiem złodziej się skrada. Twarzyczka śniada i czarna główka. Aniołki pięści wznoszą do nieba, a potem patrzą strasznie zdziwione, że Pan Bóg ukrył poza zasłonę jedną mizerną kruszynę chleba. Rynek, ulice Słowiańska i Gabriela Narutowicza były mi miejscem spotkań i spacerów także młodych leszczyniaków. Wokół rynku odbywały się targi. Przecinały drogi prowadzące ze wszystkich stron o wiele mniejszego niż dzisiaj grodu. Noc jak diablik skrobie się po wieży miejskiego ratusza i trzech kościołów. Księżyc wygryza w niej dziobatym czubem maleńki otwór wielkości gwiazdy. Domki maczają kominy w niebie i szepcą ciche, starcze pacierze. Płaczą, że nie ma takich przytułków dla wszystkich miejskich domów, starowin. Tysiące duchów błąka się w sieniach. Straszą bezlistne drzewa jesieni. Noc. Czarny nietoperz biega w chmurach. Noc. Wielki trup dnia leży w rozkładzie. Na rynek! Do pani Chmarzyny szło się po książki, zeszyty kupowało u Marskiego, pod filarami umawiało się na randki, na lody chodziło do Kanteckiego. Z ratuszowej wieży niesie się daleko, szczególnie nocą. Głos zegara wybija kwadranse i pełne godziny. Kościół wzbił się w górę i poszedł do nieba. Pozostawił dzwony. Dreptały za sobą gęsiego. Nie zapukają do twoich drzwi, ale do serca. Przez twoją śmierć chcą pozbyć się sieroctwa. Zegar ratuszowy wybija godziny i kwadranse. Lubię pełne godziny. Wpierw cztery kwadranse jako zapowiedź, potem uroczystym innym tonem uderzenia godzinowe. Późnym wieczorem głos zegara niesie się coraz lepiej. Nocą niepodzielnie panuje nad miastem. Nocne godziny słychać w każdym domu. Klarowne, czyste przenikają przez najgrubsze mury starych kamienic. Dźwięki zdają się tak bliskie, jakby siedziało się na ławce pod ratuszem. A może specjalnie przywieźli ten zegar pod twój dom? Niektórzy uważają, że to robota zegarmistrza Stajewskiego. Twierdzą, że burmistrz przykazał inaczej ustawić nocne wybijanie godzin. Inaczej jest z zegarem za dnia, w dzień powszedni, zwłaszcza w dzień targowy. Bicie zegara zatraca całą moc, tonie w turkocie wozów. Nie potrafi przedrzeć się przez tłuczenia młotów. Warkot pił przede wszystkim zagubi się wśród swarów, wrzasków i natręctwa ludzi handlujących na rynku. Bazar rozchyla się o świtaniu.
Czyni to zgodnie ze swą naturą obfitej kobiety z przedmieścia, którą mąż nagle poraził gorącym kaduceuszem wzwodu. Ona się leni, odtrąca i przywabia pomrokiem snu, niechęci i miodnego przyzwolenia. Tak i tutaj rozchylają kolana bram, a na wargach owoców jawi się rośna wilgoć. Sprzedawcy rozkoszy tu i tam chodzą z konewkami, kładąc na wzgórzach przyrody aksamitne srebro. Ci z bazaru są w koszulkach gimnastycznych i w hełmach z gazet. Mają w sobie coś z atletów, albo lepiej, rzeźników w czas majówki. Oblewają kopce jabłek z wysoka, starannie, jak nadzy chłopcy w jeziorze, współzawodniczący w sikaniu na odległość. Bo jest blade słońce jeziora, rozgarnia wiosła straganów, opuszkami po światy gładzi bicepsy kramarzy, budzi ptaka, co przespał noc w stłuczonej filiżance, lizie za złotą miotłą sprzątacza. A teraz leniwie, grabula w grabule, paluchy w paluchy. Powitanie. Jak się spało, panie Majewski? Wyglądasz pan zdrowo. A daj pan spokój, panie Majewski, z takim ichnym zdrowiem. Nie szklij, panie Majewski, pyski masz jak kręgle. Co tam pyski, panie Majewski, zajrzałbyś pan w nerkę. Co tam nerka, panie Majewski, mam zdzirę za żonę. Co tam zdzira, panie Majewski, mnie się szwagier struł. Stąd kolego na jednego, do Ilskiego strzel drugiego, u potoka na trzeciego, wal na rynek do Zgańskiego. Kiedy będziesz już wstawiony, kup kogutki dla twej żony. Co by cię nie sztorcowała, święty spokój tobie dała. Stop, mój przyjacielu drogi, nim przestąpisz domu progi. Wstąpić musisz do cajkiego, po kogutka lizanego. Nie od dziś, kochany synek, błagabyś gdzie nowy rynek. Gdzie u cajki są lizajki, rajskie poznał ptaki z bajki. Od podwórka do cajkiego, na paluszkach suń kolego. Upewnij się, czy jesteś sam i okiem rzuć na cały kram. Dziwne ptactwo w tym kurniku, przejrzyj patyk po patyku. Same wrony, każda wrona, w cudze piórka ustrojona. Słysz chłopczyku, udawane kukuryku. Tu na ziemi twoich ojców pieją wrony z hakenkreuzu. Tak nucili na leszczyńskim rynku każdego poranka. Zgiełk, hałas towarzyszy ludziom, lecz nie tylko. Przecież wszystko, co żyje, stara się ze wszystkich sił zwracać uwagę na siebie. Dla własnego interesu alarmuje resztę świata. Jeżeli nie cierpisz zgiełku, bronisz się, odgradzasz się za wszelką cenę. Własny świat oddzielasz od świata innych, więc i bicie zegara, też hałas, wcale cię nie interesuje. Nie obchodzą cię kolejne kwadranse, nawet i godziny. Swoje własne pory mają dzwonnicy u Lutrów i Kalwinów. Każda religia ma inne okazje i terminy zwoływania i informowania wiernych. Oto jeszcze jeden sposób atakowania czyjegoś spokoju. Dźwięki odpędzasz od siebie. Odgradzasz się od nich, ile sił pełną swą obojętnością. W rynku, po stronie pana Przymuszały, jest nasza najstarsza apteka, pod Łabędziem. Ten patron siedzi wysoko na froncie, na swoim gnieździe. Włók wygięta długa szyja świadczy, że to troskliwy opiekun piskląt. To bardzo dobre dla apteki. O staranność i dbałość chodzi w tym fachu. Kamienica pod Łabędziem jest bardzo stara. Jest też jedną z najładniejszych w mieście. Wchodzisz do sionki przez starą bramę, po stopniu do okienka. Za szybą w złotych okularach pan magister, obok niego wspaniała starodawna waga apteczna. Sama dokładność. W niektórych aptekach
północy. Straszy. Duchy wychodzą z błękitnych słoików. Są tam zmielone rośliny mogilne, zerwane z grobów. W niektórych muzeach o północy straszy. Upiory schodzą z popękanych płócien. Jest na tych płótnach czerwona tinktura z pajęczaków trumiennych. U niektórych kochanek o północy straszy. Widma wzlatują nad ich warkoczami. Są to opary luksusowych perfum z wątpi żarłocznych wielorybów. Leszczyński rynek w obecnym kształcie powstał po 1547. Zachodnia pierzeja, tworząca całość z prowadzącą na południe ulicą Kościelną i biegnącą na północ ulicą Gabriela Narutowicza, dawniej Wielka Kościańska, wyznaczają przebieg dawnego traktu prowadzącego ze Śląska do Poznania. Kamienice wokół rynku tworzą... Najbardziej lubię pod Białym Orłem, na rogu rynku. Aptekę w środku jak podługowaty okręt, płynący ku Łaziebnej. Z jej orłem było różnie. Był biały, gdy Polska była silna. Za ostatniego króla Stanisława przyszli Prusacy, przerobili naszego orła na czarnego. Polacy cichaczem przemalowali na białego. Tamci poczernili, potem w kółko. Biały, czarny, biały, czarny, biały, jak na szachownicy. Kiedy Grochowiak się urodził, Ratusz jeszcze ciągle zwracał uwagę urodą. Odnowiony niedawno, bo w 1924 roku, po zaniedbaniach czasu zaborów. Kolejnej renowacji i przebudowy wnętrza doczekał się w latach 90. XX wieku. Tuż po II wojnie władze miasta miały swą siedzibę w budynku szkolnym stojącym na narożniku dzisiejszej ulicy Bolesława Chrobrego i placu Jana Amosa Komeńskiego. Wyprowadziły się stamtąd ostatecznie latem 1958 roku. W ratuszu natomiast w latach 40. i 50. znajdowały się milicja, a potem i muzeum. Dziś leszczyński ratusz pełni funkcję głównie reprezentacyjną. W podziemiu prowadzi działalność biblioteka ratuszowa. Staszek Grochowiak lubił rozprawiać o sztuce myślenia przy pomocy pięści. W czasach szkolnych pokazywał nam tę sztukę i to myślenie, skacząc, tańcząc po boksersku, machając każdemu pod nosem rękawicami. Raz i drugi dałam się Staszkowi namówić na skrzyżowanie rękawic. Boksowało się u jego kuzyna tatka Pawelczaka przy rynku na piętrze. Okazałam się niestety słabym sparing partnerem, istotą bezmyślną. Przez całe życie pasjonował się boksem. Po latach na warszawskiej Sadybie wywody ilustrował odpowiednimi ruchami rąk, nóg, tułowia, komentując dla swoich gości na żywo transmisje telewizyjne. Na starym domu z czerwonej cegły przy ulicy Narutowicza, blisko rynku na murze po prawej przy wejściu, zachowała się po dzień dzisiejszy smolista, przedwojenna pamiątka. Od ciągle jeszcze czarnego słońca odchodzą smołowe promienie, a poniżej widoczne są dwie końcowe litery napisu D i Y. Pierwsze dwie Rzet Y zostały swego czasu wyskrobane, a cegły przetarł ktoś papierem szmerglowym. Zasłuchany w mą muzę wędruje ukradkiem przez świat, który udręcza, przez świat, który pieści. Z ust prostych ludzi prostej oczekuje wieści, że trzeba kochać, wierzyć, choćby sił ostatkiem. Rzadkie słowa pociechy, chociaż takie rzadkie czynicie, żem szalony z zachwytu, żem szczęśliw, że tylko do modlitwy zbieram młode pięści, że wznoszę je do kogoś, ale nigdy nad kimś. Diogenes, dawny mędrzec, czas z ludźmi ucieka, z gorącym ogarkiem w dzień szukał człowieka na krawędziach swych myśli, nie na serca z kraju. Ja z nadzieją wychodzę ludzkości naprzeciw. Mnie wystarcza, że słońce niestrudzone świeci i że przedziwnie jasno świeci w moim kraju. Koniec odcinka 7. Działania implementowane są dzięki dofinansowaniu
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci na realizację projektu pod nazwą Teatr Biblioteki. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.